Szkoły Podstawowej imienia Jerzego Ossolińskiego w Pimontowie. Jeszcze raz dziękuję pani dyrektor Elżbiecie Czajkowskiej oraz pani Małgorzacie Kaczmarczyk z Biblioteki Szkolnej za miłe przyjęcie, współpracę i pomoc w realizacji naszego projektu. Witam seniorów, którzy dzisiaj są bohaterami naszego spotkania. Panią Danutę Janiszewską. Panią Krystynę Rybak-Bąk. Pana Stanisława. Witam dzieci. Cieszę się, że dzisiaj przyszliście i będziecie tutaj, myślę, z chęcią słuchać naszych legend i podań. Witam również nauczycieli. Spotykamy się dzisiaj, aby zapoznać Was, drogie dzieci, z legendami naszej gminy. Nasi seniorzy będą Wam opowiadać legendy i podania klimatowskie. Klimontów nad Koprzywianką to klejnot rodowy Ossolińskich. Założycielem Klimontowa Sandomierskiego w czasie Piastów był Klemens z Ruszcy Herbugryw, kasztelan krakowski, powiernik i doradca Bolesława Wstydliwego, księcia Sandomierskiego, a następnie krakowskiego. Kasztelan Klemens około roku 1240 założył nad osadą Koprzywianką, nazywając ją od swego imienia Klimontowem. Imię założyciela było imieniem chrześcijańskim, a w języku łacińskim Klemens znaczy łagodny. Pierwsza nazwa wioski brzmiała Klimentów. Kasztelan krakowski Klemens niezbyt długo cieszył się posiadaniem grodu nad Koprzywianką. Zginął w bitwie z Tatarami pod wodzą Batahana 18 marca 1240 roku pod Chmielnikiem koło Staszowa. Dopiero w wieku XV Klimontów znalazł się w posiadaniu rodu Ossolińskich, wywodzącego się od Jaśka Topora, zwanego Owcą. Legendy. Co to jest legenda? Są to, proszę bardzo. Legenda to baś, która została pisana dawno temu. Legenda to takie dawna historia, która się wzięła z dawna temu po naszych dziadkach, babciach. To jest taka tajemnica, można powiedzieć, historia, która jest przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie. Na wzgórzu w Ossolinie, dziś niewielkiej wsi Sandomierskiej, nawet miasteczku, bo Ossolin miał prawa miejskie, stała dawniej rodowa siedziba możnego i znaczącego w staropolskich czasach rodu Ossolińskich. Najsławniejszy z ossolińskich jeży, kanclerz wielki, koronny, wybudował na zrębach niewielkiego zameczku gotyckiego wspaniałą rezydencję renesansową. I to był pałac obronny. Niestety, następni właściciele nie byli w stanie utrzymać pałacu i dworu, dlatego też siedziba Ossolińskich popadła w ruinę. Jedyną taką pozostałością to jest kamienna arkada przerzucona nad drogą biegnącą domem Wolgosu. Od wieków jeszcze chodzi, od ojca na syna, z Elochami dość można z Ossolina. Dwa zamki dwaj magnasi z sobą połączyli, oddalone od siebie o półtorej mili. Jakie zamki poeta Franciszek Ksawery Bartkowski miał na imię, na myśli? Niewątpliwie zamek Krzysztofur w Ujeździe i drugi zamek w Ossolinie. Mówi jedna z barwnych legend, ojciec to był Zbigniew, Jan Zbigniew Ossoliński, wojewoda sandomierski, i syn jego Jerzy rywalizowali ze sobą, który piękniejszy kościół postawił. I miało to rozwiązać, powiedzieli, że niech opasność to rozstrzygnie. Bo klasztor już był gotowy i tego kościółka dzisiaj modlimy pod wezwaniem świętego Józefa w Klimontowie. I liny były, jest w legendzie, tak legenda mówi, że od sygnaturki klasztoru do jednej z wież kościoła pod wezwaniem świętego Józefa były rozciągnięte liny
i Kasjusz Wielki Koronny, syn Zbigniewa, wszedł tam wysoko, na nim około 30 metrów, ponieważ od posadzki do latarni jest 32 metry wewnątrz, a około 35 na zewnątrz. Więc on wszedł i szedł po tej linii. I jednak chyba Pan Bóg chciał tak zdecydować, że piękniejszy jest kościół świętego Józefa. Ale po prostu Jerzy Ossoliński wszedł i już był bliski, bo zna się kościół, wszedł górą, idąc po linie cienkiej, no lina jakaś była z konopi zapewne, spleciona. I już był blisko klasztoru, a ojciec jego spowodowany zazdrością, wojewoda sandomierski, szablo przeciął tą linę i on spadł i się zabił. I w tym miejscu stoi figura Matki Boskiej Dzieciątkie, zwana Matko Bożą Klasztorną. No tak mówi legenda oczywiście, taka po prostu tragiczna śmierć Jerzego Ossolińskiego w legendzie. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Córka sołtysa Klimontowa uwielbiała tańczyć w karczmie przy dźwiękach żydowskiej kapeli. Każdego wieczora zjawiała się w karczmie i tańcowała do północy z jednym pięknym kawalerem. Otóż ów kawaler miał na nogach wysokie czerwone oficerki. Mimo że było lato, a dni i noce gorące. Rano, gdy się wyspała, opowiadała rodzicom o swoim kawalerze, jego urodzie oraz butach. Rodzice zastanawiali się, dlaczego letnią porą młodzieniec nosi zimowe buty. Doszli do wniosku, że kryje się za tym jakaś tajemnica. Postanowili zaprosić kawalera do domu, aby spróbować wyjaśnić, co ukrywa młodzieniec przed ich córką. Rozmawiali długo przy posiłku, aż zasiedzieli się do północy. Rodzice zaproponowali młodzianowi nocleg. On jednak długo się wzbraniał, ale w końcu się zgodził. Nocował w pokoju. Ojciec zaglądał do śpiącego, aby sprawdzić, czy zdjął buty. Okazało się, że nie. Ojciec ponownie zakradł się do pokoju, wszedł cichutko i udało mu się zdjąć śpiącemu buty. Ujrzał zamiast stóp diabelskiego pyta. Zapiał kur. Diabeł zerwał się i zaczął uciekać w stronę rzeki Koprzewianki w kierunku mostu na Szynanowice. Uciekał tak szybko, waląc kopytami w deski mostu, że aż zrobił ogromną dziurę, która była przyczyną wielu wypadków, zwłaszcza nocną porą. Ludzie łamali nogi, wozy łamały koła, wpadały w dziurę i nie mogły się wydostać. Sołtys nakazał stolarzowi naprawić dziurę, ale mimo jego solidnej naprawy dziura w moście pojawiała się znowu. Rano rodzice opowiedzieli córce o wyjaśnieniu tajemnicy kawalera i na dowód pokazali jej czerwone oficerki, jakie zostawił diabelski zalotnik. Panna nie wierzyła. Zapragnęła natychmiast założyć te buty na swoje stopy. Gdy tylko to uczyniła, poczuła ogromny żar, okropny żar, który parzył jej stopy. Szybko chciała ściągnąć buty, ale było to niemożliwe. Zaczęła więc tańczyć i taniec przynosił ulgę. Po prostu buty same tańczyły, a panna jedynie poddawała się ich rytmicznym ruchom. Zatańczyłaby się na śmierć, gdyby nie pomogli jej rodzice. Matka zdjęła ze stolika modlitewnego pasyjkę i przeżegnała nim córkę. Po gorących modlitwach do Jezusa Miłosiernego diabelskie buty straciły swoją moc. Córka przestała tańczyć i uwolniła swoje nogi. Po tym zdarzeniu przestała chodzić do karczmy. Jaki tytuł zaproponowalibyście dla tej legendy? Proszę. Córka. Proszę. Czerwone buty. Tak, bardzo ładnie. Proszę. Męczące buty. Też bardzo ładny tytuł. Proszę. Przeklęte buty. Też bardzo ładny tytuł. Proszę, dziewczynki. Narzeczona diabła. Jak? Narzeczona diabła. O, też bardzo ładny tytuł, proszę. Diabelskie buty. Jakie? Diabelskie buty. Diabelskie buty. No widzę, że każdy ma tu jakąś propozycję. Proszę, ten chłopczyk. Tajemniczy diabeł. No też świetnie.
Proszę bardzo. Domów czerwonych butów. Też świetnie. Diabeł w czerwonych obcerwach. No, bardzo piękne tytuły. Jeszcze mam jeden tytuł. Proszę, jaki? Koń i czerwone buty. No dobrze. Piękne, piękne tytuły. Czy mam prezentować jeszcze jedną legendę? Tak!